Cześć wszystkim! Znowu Poniu 7, a ciąg Pillars of Eternity, dodatek Biała Marchia. Dobra, w ostatnim odcinku wróciliśmy z Diablicą do krzepy. Zgarnęliśmy wino, które okazało się nie być winem i teraz musimy zrobić na nie lekarstwo. A poza tym poddawaliśmy parę questów, parę innych dostaliśmy i mamy więcej rzeczy do roboty. Dobra, po pierwsze zejdźmy do Taladora. Tildor, tego gościa. I mamy parę rzeczy. Patrzyłem, co słychać we wsi. Czy znalazłeś może dla mnie coś przy wodospadach? Tak, twoja perła termalna okazała się być jajem Legofata. Patrzy na ciebie i widzi stworzenie człapiące po śniegu. Szczęka opada mu na kilka chwil. Nie widziałem jeszcze takiego małego. Wygląda na zupełnie oswojonego. Drapie się po głowie. Może go od ciebie odkupię. Wędrowni kuglarze na pewno się czymś takim zainteresują. Schyla się, by przyjrzeć się małemu Legofatowi. Nie rób tego. O, Eder. Zaprzyjaźnił się z nim. 500 panów. Nie. Jest nasz. Jest nasz i go zatrzymamy. Jak tam chcesz, tylko uważaj na palce, jak podrośnie. Ciągle szukam kogoś, kto zajmie się groźnymi osobnikami wiązującymi się po okolicy. Jesteś chętny? Lśniące stowarzyszenie przestało istnieć. Wiele osób bardzo się cieszy. Nie potrzeba nam tutaj kolejnego dużego konfliktu. Weź to. Okej, dostaliśmy kasę i doświadczenie. Mestla z zgromadzenia z tej czaszki nie żyje. Ironia losu, nieprawdaż? Mordowała w imię Berata, koniec końców. Suma też, och, nieważne. Masz tę nagrodę. Słyszałem nowe wieści o niebezpiecznych osobnikach. Może zechcesz ruszyć ich śladem? Jasne, interesują mnie nowe nagrody, o których wspomniałeś. Za apostołów prawdziwego płomienia i koło wieckie starego Dunrytu. Ci, których stawiłeś już czoła, to w porównaniu z nimi łagodne owieczki. Powiedz mi coś więcej o apostołach prawdziwego płomienia. Nie widziałem, co o tym sądzić, ale chodzą pogłoski, że to grupa czcicieli smoków. Wiem, że brzmi to dziwnie. Sam nie wierzyłem, dopóki nie doszło mnie wieści o spaleniu posterunku na północ od dziewiczych wodospadów. Podobnież w odwecie za zniszczenie gniazda żmijów. Z tego co wiem, rozbili obóz przy długich wodospadach. Pewnie łatwo ich tam zauważysz. Czym jest koło łowieckie starego Dunrydu? To Adyrczycy z nadmiarem czasu i pieniędzy podróżują sobie polując na potwory dla rozrywki. Ale zostawiają sobie również mnóstwo zniszczeń i trupów. Znaczy się istot rozumnych, oskarżonych o mordy i głównie łotrostwo w Zatoce Buntu, Nowym Heomar. I paru na stu wioskach po drodze. Ktoś wiedział, jak polują w rdzewym lesie, więc może tam ich poszukaj. Dobra, akurat tam się wybieraliśmy, więc spoko, będziemy mieli więcej rozrywki po drodze. Okej, dobra, czy my chcemy się... El zebrał daninę. Zarobek 600 sztuk miedzi, fajnie. Zlecenie wykonane. Budziciele gwiazd ukończona. Pelagina powraca do Werowni, zdobywając doświadczenie. Gwieździsta opończa. Okej, okay. Teraz przyjrzymy te wiadomości. Raczej nie chcemy się odpoczywać. Nie chcemy odpoczywać w wiosce. Co prawda niezłomny jest troszkę pcharatany, ale da sobie jeszcze radę. Dobra. Właśnie mamy się udać do rdzawego lasu po... zabić trolla. Gdzie to jest zadanie? Cudowna kropelka. Zastanawiam, że jedno i drugie mogę znaleźć w rdzawym lesie na zachód od wioski. Tak, potrzebujemy rzecznej trzciny i serca lodowego trolla. Dobra. Przyjrzyjmy się temu, co dostaliśmy. Budziciele gwiazd, bla 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 bla. Szyja zawiera poważne... poważne zaklęcie, przemieszczenie, refleks plus 12. Efekty wiązka, wróg, ogłuszenie przez 5 sekund. Raz przed odpoczynkiem. Takie sobie. Refleks 12 to sporo, ale... Dobra, zamknij. I idziemy do lasu. Tak. Tylko na razie tyle mamy do roboty.
Ta miejscówka troszkę się. Okej. Tak, ta miejscówka długo się ładuje, bo jest całkiem spora. Bertolt zdołał dotrzeć do namokradła Tejna. Przysyła pozdrowienia i obiecuje odwiedzić twoją warownię ponownie. No, spoko. Yeah. Chyba tam mu po prostu przydzieliśmy eskortę. Dobra, przejdźmy się koło lasu, skoro szukamy jakiejś trzciny. Nam się przejdziemy również parę innych miejsc i poszukamy tego trolla. Okej. Znaleźliśmy tych ludzi, których szukaliśmy. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Zbrojny mag. Zbrojny mag. Sztukmistrz. Dobra. Pewnie zajmiemy się w takim razie tym sztukmistrzem. Dobra, ty do niego również strzelaj. Powinien szybko paść. Dobra, podejdź tutaj, podejdź tutaj, podejdź tutaj. Ładnie. Ładne obrażenia. Dobra. Dużo ich tu jest. Pewno chętnie się poczęstują tą ognistą kulą. Ty weź może przewróć tego iluzjonistę. Fajnie. Ty rzucisz na nas wszystkich błogosławieństwo. A ty zaczniesz ich kijem haradzać. Okej, okay. Jeden gość padł. Spróbuj przewrócić tego zbrojnego. Okej, okay. Ten powalony to teraz tego spróbuj powalić. Fajnie. Dobra, ty rzuć się również na niego. Dobra, użyj tego swojego ciosu. Okej, okay, gość położony. Młodsza magiczka Leneric. Co jest z tobą? Zamęt. Dobra, zaraz minie. Okej. Okay. Dobra, ładnie. Coś chcemy? Możemy rzucić ten rozkaz. On teraz coś dodatkowego fajnego robił. A, osłabienia. Dobra. Dobra. Ty bij dalej tutaj, bo będziesz zadawać ładne obrażenia. Nawet możesz swojego barbarzyńskiego ciosu użyć. Okej, okay, dobra. Coś jeszcze chcemy od ciebie? Możesz rzucić odsłonięcie. To było tak. Nie to. Odsłonięcie słabości, ponieważ całkiem sporo redukcji obrażeń tutaj mają niektórzy ludzie. Okej, okay, może jednak zajmijmy się tym gościem najpierw. Mszczycielski cios, co to dało? Nie wiem, dodatkowe obrażenia, dobra, to użyj. Okej. Okay. W takim razie ty bij tutaj tych. Ty możesz rzucić lance. Dobra, ty się bijesz z tym gościem. Dobra, zabiliśmy tego gościa, zabiliśmy tego gościa. Może ty... Szał cudzoziemca. A, okej, okay, dobra. To. Może spróbuj przyciągnąć tego gościa. 36%, ale zawsze to coś. Ty możesz spróbować go oślepić. Ty dobij tego gościa, ładnie. Dobra, teraz się skupimy na nim. Chyba się nie udało z tym przyciągnięciem. I tak się na nim skupimy. Okej, okay, dobra, padł dosyć szybko. Jeszcze tylko ten gość. Okej, okay, jak na razie chyba diablica chyba spoko obrażenia zadaje. Dużo grymuarów. Znakomita kolczuga.
Znakomita zbroja łuskowa, znakomity napierśnik, znakomity pancerz ratowany. Dużo znakomitych rzeczy. Nie żebym ich potrzebował, ale na pewno dobrze się sprzedadzą. Pomniejsze odbicie magii, odbicie plus 12. Odbicie jest rodzajem obrony. Pomniejsze odbicie zaklęcia przez 60 sekund. Okej, dobra, niewiele to tłumaczy, co to robi. Okej, sam pancerz nie wygląda, znaczy sama ta nie wygląda najgorzej. Opończa ochrony również. Fajnie wygląda. Pieniążki. Chyba dziewia. Dobra, może złap to. Zobaczymy te podniszczone grimoary. Czy coś zawierają ciekawego? Sure. Dobra. Nie, wszystko już mamy. Dobra. Okej, to przez przypadek tobie dałem. O, tak. To wszystko miało pójść tutaj. Ups. Te grimoary również będzie można posprzedawać, więc to nie jest problem, że tak dużo ich mamy. Dobra. Szukamy dalej. Może to oczywiście nawet już zebraliśmy i nawet nie zauważyłem tego. Więc poszukajmy trolla. Gdzie może być troll? Nie wiem. Przejdziemy się wszędzie. Zobaczymy, może coś może go znajdziemy. No dobra, a to może trochę zająć. Tutaj była jakaś duża dziura, już nie pamiętam, co z nią było. O, patrzcie, malutki Legufot nie zostawiał śladów na śniegu. O, jakie smutne. Może w ogóle jest w stanie chodzić po tym śniegu. Okej, okay, dobra, mamy trolla. Panowie, panie. Okej. Okay. Na pewno bardzo się ucieszę, jak mu przywala ognisty mieczy. Co ty zrobiłeś? Dlaczego zaatakowałeś Edera? Nie mam pojęcia. To musiał być jakiś błąd. A dobra. Powalmy go. Dobra, zabójczy cios. Chociaż możemy nawet nie zdążyć. Okej. Nieźle się trzyma gość. Dobra, to przywalmy mu w takim razie paroma zaklęciami jeszcze. Co ty spudłowałeś, Alot? Chybienie. Dobra. Spróbuj nie spudłować tymi pociskami. Dobra, tak lepiej. Dobra, leży. I mamy serce lodowego trolla. Mam oba schłonniki, świetnie. Dobra, nie zajęło długo. Dobra, no to wracamy do krzepy. Do... Hair Freak. A trochę się nazywa jak ten gość za Lalo. Hair Freak, chyba tak mu było na imię. Dzień wypłaty najemników. Świetnie. Zapewne ich ulubiony dzień. Okej, okay, dobra. Oferując ci na sprzedaż płaszcz Healy. Płaszcz. Co to za płaszcz? Redukcja obrażeń. Okej, okay, redukcja obrażeń są fajne. 6 obrażeń w odwecie to jest całe nic. Myślę, że nie jest warty takiej ceny. Więc nie skorzystamy.
Dobra. A tymczasem musimy iść do Heerfrika. Zanieść mu rzecz na lekarstwo. Dobra, i będziemy musieli również popytać paru ludzi o tego gościa, który spalił dom Diablicy. Ponoć ktoś tutaj może wiedzieć o tym. Ale dobra. Back to warm your hand, Jay. What can I do for you? Heerfrik. Dobra, ochrzcimy go jako Heerfrik. Znalazłem składniki, o których mówiłeś. She'll say a little hardship ought to put some sense into that man. But if you're set on giving him a hand, so be it. Give that here. There. Get him to down that and he'll be right as rain. And you can tell him he owes you one. I would have let him stew for at least a year or so. No, okej, dziękuję. Dobrze jest mieć takiego dobrego przyjaciela jak ty, Heerfrik. Aż na tobie liczyć. Dobra. Reifald, mam coś dla ciebie, może cię to ucieszyć. You have to help me. I can't stay like this. Heerfrik mówi, że powinno zadziałać. Really? Oh, Anta bless you. Give it here, please. Ugh, frothy. Hey, you did it. I can feel again. Okej, świetnie. Oh, thank you. You're a saint among kith, and I owe you one. I know it. I would have ended up a leper. Averick never did have any sense of proportion. Hey, here. Now that my hands are working again, I've been stitching this together for a while. Least I can give you, really. Okay, check out the test. And now I'm going to stand here and breathe for a little while. Okay, miłego stania i oddychania. Jeżeli to cię pasjonuje. Nie oceniam, tak? Każdy ma prawo lubić, co chce. Dobra, staliśmy złodziejski chwyt. Cwany, zręczność plus 1. Myślę, że 10% raty szybkości z powodu pancerza. Okej. Okay. Staliśmy zadanie. Gasa, nagrody 35% doświadczenia. Cholesowska forma w skarbce, dobry przedmiot. Dobra, kogo tego przydzielimy? Powiedzmy Gili. Dobra. I... Czy chcemy komuś to dać? To wchodzi na to miejsce, tak? Możnik TK plus 01. Możemy dać Dalotowi w sumie. Ona ma rękawice mocy plus 2, których nie chce jej zabierać. Możnik TK plus 01 to mech. Alot nie bazuje na krytykach, więc średnio przydatne. Coś jeszcze innego moglibyśmy pozamieniać? Dobra, dajmy Alotowi. Dobra, trzymaj. Dobra, musimy również pójść do rybaczówki w nocy. Ale to za chwilę. Prześpimy się, może akurat będzie noc. Która jest godzina? 12. No to nie będzie noc. Dobra, pójdźmy do Tany. Wcześniej nie miała nic ciekawego do powiedzenia. Może teraz nam coś powie ciekawego? A tu chyba zna ludzi, jest chyba najstarszą w wiosce. Okej. Nie ma nic do powiedzenia, więc odczytajmy jej duszę.
Czujesz szum jej esencji, w jej duszy znajduje się inna osobowość i zbiór wspomnień, uśpione i drżące, jak w niespokojnym śnie. Kontury tej uśpionej duszy są ostre, postrzępione. Kiedy próbujesz jej dosięgnąć, brutalnie cię chwyta. Stoisz w zaciemnionej sali bieziennej. Solidne stoły i ławy blokują drzwi na końcu pomieszczenia. Wiesz, że to nie wystarczy. Kilkudziesięciu innych krasnoludów z twojego działu górniczego czeka na ciebie. W drżących rękach trzymają łopaty i kilofy. Synowie, proszę. Jeśli pójdziemy teraz, możemy się pod barykadą. Nie zrobimy nic dobrego. Ma rację, słyszy więc cichy pomruk zgody pozostałych, ale zbrojmistrzyni Marun nakazała wam utrzymać tę pozycję. Jednak w narastających szeptach dostrzegasz początki buntu. Nigdy nie tolerowałeś się posłuszeństwa załogi. Teraz też nie zamierzasz. Łapiesz za kilof i wbijasz go w czaszkę rozmówcy. Upada, zaś pozostali milkną. Z ciała unosi się ostry zapach moczu. Twój głos jest zachrypnięty od wielogodzinnego wykrzykiwania rozkazów. Nikt inny się nie rusza, wszyscy patrzą na migoczącą pochodnię. Coś uderza o drzwi, pozostali podnoszą broń, kilofy i łopaty. Kilka mieczy nie ośmielają się okazać strachu. Czujesz krew pulsującą ci w skroniach. Wycofujesz się z duszy ten, ale nadal czujesz uchwyt gniewu i zawziętości zenowe. Jej esencja rzuca się na niewidzialnego przeciwnika. Zenowa jest silna, ale także niebezpieczna. Jej gniew przywiązał ją do dawnych, pełnych grozy wspomnień. Zastanawiasz się, czy nie lepiej poszukać innych do przebudzenia. Okej, dobra. Poszukam jeszcze innych ludzi. Okej, mogę przebudzić tę osobę albo poszukać w krzepie innych kandydatów. Kogoś, kto poda mi hasło do baterii Durgana. Przebudzenie starszej duszy można dokonać się do niej bezpośrednio. Okej, jest wspomniana o Teanie. Tak. Gadaliśmy jeszcze z tym. Próbowaliśmy przebudzić chyba jeszcze tego Herfrika, ale coś z nimi również było nie tak. Dobra, to może pogadajmy jeszcze z przywódczynią wioski i zobaczymy, co ona będzie miała coś do powiedzenia. Renengilda. I take it you've met Galvino. Czy wiesz, gdzie mogę znaleźć Harmkego? Probably out in the russet wood, chopping timber. Don't worry, we're not looking to murder him or anything. Na razie. Why do you want to know? Przyjaciel pytał. Well, if you don't find him, just check back later. Okej. What's on your mind? Przyjrzyj się duszy Renengildy. Twoja świadomość wdziera się pod skórę Renengildy. Jej oczami widzisz zatarte przez upływ czasu wspomnienie. Znajdujesz się w karczmie, izba jest duszna i czujesz, że się pocisz. Ale to nie wina zaniedbanego paleniska, tylko ciepłota ciał wielu rozcieczonych wieśniaków. Twój mąż czeka przy drzwiach, trzymając się jak najdalej od zgromadzonych, przytrzymuje Uldrika, który z wypiekami na twarzy i przestrachem w oczach patrzy na kłócących się dorosłych. Po raz pierwszy dociera do ciebie, jak paskudnie śmierdzą twoi sąsiedzi, kiedy tak zebrali się w jednej izbie, z ich ciał unosi się odpychający odór. Gryndę, naczelny rybak, gniewnie wskazuje palcem na drugi koniec pomieszczenia. Cynion Hontwarz niegdysiejszy sołtys kuli się w kącie pod oskarżycielskim spojrzeniem całej wioski. Och, ich
Te ich oczy, okrutne świńskie oczka mierzące w Seinhoda, niczym tępe oczy wygłaniałych wieprzy patrzących na karczmę. Tylko jedno brzydzi cię bardziej, sam Seinhod i jego nieudolne wykręty. Maestro Galvino and I came to an agreement. It was for the good of Stalwart. I thought... You thought you'd let a killer walk among us? Pozostali gorliwie wspierają ją okrzykami. To, co z początku było zbiorowym mamrotaniem, nasila się i zbiera jak burzowe chmury. Spoglądasz ponownie na męża, szepcze coś Uldrika, ale kiedy napotyka twoje spojrzenie, w jego oczach widzisz niebłagany. Let's go. Miękkie plaśnięcie zwraca twoją uwagę z powrotem na drugi koniec sali. Ktoś rzucił ziemniakiem, Seinhod kuli się i pociera szczękę. Chcesz na nich krzyknąć, powiedzieć, że to bzdury i strata czasu, ale wiesz, że zaraz będzie gorzej. Mieszkańcy krzepy są żonni krwi, a Galvino i jego monstrum opuścili już wioskę. Znowu się odwracasz, mąż macha do ciebie gwałtownie, jednak to widok Uldrika zapiera ci dech w piersiach. Jego dziecięce oczy wpatrzone w kotłujący się tłum. Kiedy tylko dotarły do was pogłoski o tych potwornych czystkach, było oczywiste, że dziecko coś takiego zobaczy. Ale dlaczego musiało się stać tak prędko? Właśnie to doprowadziło tę diablicę do szału, a teraz jego małe oczka stają się coraz większe, pochłaniając scenę przed nim. I ty stanowisz jej część. Chcesz wyjść, ale jeśli to zrobisz, dziecko zapamięta tylko tchórzostwo i szaleństwo mieszkańców. Twoje, całej wioski. Tłum dookoła rozpycha się i krzyczy gniewnie. To groźne zwierzęta, ale jednak tylko zwierzęta. Trzeba nimi po prostu pokierować. Przepychasz się na koniec sali, w którym Seinhod trzęsie się ze strachu w kałuży własnego moczu. Enough. Rozgorączkowany głos wydobywa się z twojego gardła, pozostali milkną i patrzą na ciebie. Słuchają biernie, jak zamieniasz wyrok śmierci Seinhoda na wygnanie. Nikt się nie sprzeciwia. Kiedy wyjaśnisz, że ma opuścić wioskę samotnie i iść tam, gdzie go zechcą. Milcząco zgadzają się z tobą, kiedy mówisz, że nie będzie sobie brudzić rąk z kimś takim jak on. W ich spojrzeniu pojawia się jednak coś jeszcze. Zalążek zaufania i zależności. Czujesz, jak zbiera się wokół ciebie. Otacza cię jak masa perłowa ziarnko piasku. Chcesz jedynie ocalić życie Seinhoda, a nie zająć jego stanowisko. Jednak patrząc na ich twarze, widzisz ledwie skrywany strach, obawę przed półbogami wędrującymi po górach, przed jeleniobożami i ich czystkami, przed powolną śmiercią wymarłego miasteczka. W wyrazie twarzy Uldrika znajdujesz odbicie ich pełnej wdzięczności, otuchy. Może wioska jest pozbawiona nadziei, ale zdajesz sobie sprawę, że nie możesz jej opuścić. Tak jak nie możesz opuścić swojego dziecka. Jedyna osoba, która na ciebie nie patrzy, jest twój mąż. Kręci głową ze wzrokiem utkwionym w drzwi. Wynurasz się ze wspomnienia Rene Gildy, chociaż jest bardzo barwne, nie ma nic wspólnego z baterią Durgana. What's on your mind? No nic, tak sobie tylko patrzymy. Okej, okay, dobra. Na zachód od wioski. Amra, wygląda na to, że znowu pójdziemy do lasu. No zobaczmy jeszcze Uldrika. Co z jego duszą? You did right in parlaying with Barragon. Don't know that anyone else here is gonna see it that way, but I thought you should know. Okej, mamy dużo z nim do gadania. Odczytaj jego duszę. Sięgasz go esencji Uldrika i widzisz słup ogrodzenia stojący w zamarzniętym błocie. Wokół twoich nóg gromadzi się śnieg, a woda przecieka ci do butów. Wiatr przeszywa cię zimnym przez kilka warstw futer. Trzymasz w strętwiałej dłoni drewniane dłuto, w drugiej zaś młotek. Klękasz przy słupie i bierzesz się do pracy. Godzina po godzinie walisz młotkiem, czując jak narzędzia stają się coraz cięższe, a para wydobywająca się z twoich ust sprawia, że niewiele widzisz. Chcesz zająć się czymś lepszym, wiesz, że potrafisz. Ale nikt już nie stawia nowych domów w krzepie. Ostatni stół, który zrobiłeś, postawiono w rybaczówce. Ostatnie ryty na zgięcia, którym poświęciłeś tyle czasu, pokryte są teraz flakami szczupaków. Teraz zaś naprawisz palisadę, bo to niezbędne.
Długo ślizga się i przesuwa wzdłuż dłoni. Gwałtownie nabierasz powietrze. Kiedy jednak podnosisz rękę, widzisz z ulgą, że nadal masz wszystkie 5 palców. Musisz się wydostać z tej wioski. Wycofujesz się z duszy Ulrika, który nadal stoi wpatrując się w ogień, jakby również zagubiony w swoich wspomnieniach. Something else you need? No nie, dzięki, bywaj. Moje doświadczenia nie ma nic wspólnego z baterią. Okej, dobra. W następnym odcinku pójdziemy z powrotem do lasu. Spróbujemy znaleźć tego drwala i z nim porozmawiać. Oraz będziemy dalej skanować pozostałych mieszkańców krzepy. Może znajdziemy jakiś lepszy cel do obudzenia duszy. Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!